Czy Prawo i Sprawiedliwość odbije w Lublinie mandat senatora z rąk opozycji, czy jednak może kandydat Paktu Senackiego zwycięży w tych wyborach w okręgu numer 15, a może czarnym koniem tych wyborów okażą się przedstawiciele innych komitetów, inni kandydaci? Kto wie, o tym przekonamy się już 15 października, a ja witam Państwa w kolejnej debacie w samo południa przygotowanej przez Radio Lublin i Kurier Lubelski. Dziś, Szanowni Państwo, debata senacka. W związku z tym są z nami przedstawiciele, kandydaci, którzy ubiegają się o mandat senatora w okręgu numer 15, obejmujący Lublin. Z nami jest pan Lech Sprawka, wojewoda lubelski, absolwent Politechniki Lubelskiej, były dwukrotny lubelski kurator oświaty, wiceminister edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka, poseł trzech kadencji. Od 2019 roku wojewoda lubelski, który o mandat senatora w tych wyborach ubiega się jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami także Jacek Trela, absolwent prawa Wydziału Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 30 lat adwokat, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2021 roku członek partii Polska 2050 Szymona Hołowni, a obecnie ubiega się o mandat senatora w ramach Paktu Senackiego. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry państwu. Jest z nami również pan Mirosław Piotrowski, historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, były poseł do Parlamentu Europejskiego, jeśli chodzi o tę funkcję, to rekordzista, trzy kadencje, 15 lat, a w tych wyborach ubiega się o mandat senatora jako kandydat Konfederacji. Dodam tylko, że także pan ubiegał się o fotel prezydenta Polski w 2020 roku. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich państwa. Kolejny historyk w naszym gronie, Marcin Nowak, radny Rady Miasta Lublin od 2010 roku, nieprzerwanie. Od 2006. Szóstego nawet, przepraszam bardzo. Od 5 lat wiceprzewodniczący Rady Miasta w Lublinie, zagorzały kibic lublinianki w przeszłości. Wszystkich lubelskich drużyn. I wszystkich lubelskich drużyn w przeszłości. Także rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, a w tych obecnych wyborach o mandat senatora ubiega się pan z własnego Komitetu Wyborczego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam kontrkandydatów, witam przede wszystkim słuchaczy. A naszą dzisiejszą debatę zaczynamy od sprawy, która patrząc perspektywicznie powinna być bez wątpienia najważniejszym tematem, jeśli chodzi o debatę czy programy wyborcze, bo chodzi o przyszłość naszych dzieci, chodzi o edukację i tę naszą rozmowę chciałbym właśnie rozpocząć od sprawy i o Państwa opinię na temat najważniejszych, najpilniejszych spraw, które w tym obszarze należałoby się zająć i powinien się zająć Parlament nowej już kadencji. Zacznę od Pana Wojewody. Panie Wojewodo, wspomniałem Pana doświadczenie też zawodowe, wieloletnie, związane właśnie ze sprawami edukacji i oświaty. W związku z tym jest Pan na początek, myślę, że dobrym adresatem pytania mojego. I zacznę od tego, czy nie ma pan wojewoda wrażenia, że propozycje Prawa i Sprawiedliwości w tej kampanii, które przynajmniej do tej pory ograniczają się, czy ograniczyły się do zaprezentowania pomysłu bon szkolny Poznaj Polskę. Nie chcę powiedzieć, że to jest temat zastępczy, ale być może jest to temat drugorzędny. Czy nie ma pan takiego wrażenia? No bo przecież tych wyzwań związanych z oświatą i edukacją nie brakuje i niezależnie od tego, kto rządzi, te wyzwania są podobne. Pragnę zwrócić uwagę, że program Prawa i Sprawiedliwości 2023, ten szeroki program, on zawiera więcej elementów niż ten, o którym pan wspomniał. Natomiast z mojego punktu widzenia, z tego doświadczenia, którym dysponuję, niewątpliwie są dla mnie zawsze kluczowe takie elementy, które po pierwsze zapewniają odpowiednie warunki
kształcenia, a więc mówię zarówno o kwestii infrastruktury, ale również finansowania oświaty. Druga kwestia to sposób przygotowania i doskonalenia nauczycieli. Jeżeli zapewnimy dobre spełnienie tych dwóch postulatów, wtedy możemy mówić o dobrej szkole w atmosferze dobrej współpracy na linii szkoła, rodzice, uczniowie. I teraz uszczegóławiając tą pierwszą kwestię. Już w 2001 roku uchwalona została w Sejmie ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zmieniony był zapis dotyczący części oświatowej subwencji ogólnej, który uwzględniał taki pewien mechanizm nieuznaniowy, a algorytmiczny wręcz ustalania łącznej kwoty tej części oświatowej subwencji. Mianowicie uwzględniał on między innymi wskaźnik inflacji oraz tempo wzrostu PKB, żeby powiązać te trzy wielkości ze sobą na sztywno, a nie na zasadzie uznaniowości w danym momencie parlamentu. Druga kwestia to kwestia wynagrodzeń nauczycieli. Aha, właśnie. Wracając do... umknęła mi jedna uwaga, mianowicie ta ustawa nie weszła w życie, została zawetowana przez prezydenta Kwaśniewskiego. I warto do tego rozwiązania wrócić. Jeśli chodzi o kwestię drugą, to jest kwestia wynagrodzeń nauczycieli. Ja w 2014 roku byłem ekspertem takiego dużego projektu unijnego realizowanego przez Związek Solidarność, gdzie w rekomendacjach zaproponowałem właśnie powiązanie wynagrodzeń nauczycieli wskaźnikowo z średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. I to też zapewniałoby nie uznaniowość, a kroczące wzrosty wynagrodzeń wraz ze wzrostem wynagrodzeń w sferze. Ale to też, panie wojewodo, jest idea fix, bo nie zostało wprowadzone. Nie zostało wprowadzone. Były dyskusje w czasie, kiedy ministrem jest pan minister Przemysław Czarnek, ale w wyniku tego, że doszło do zerwania umów ze stroną związkową, ten postulat jak gdyby zawisł w powietrzu. I ostatnia rzecz z tych najważniejszych, najistotniejszych, o której wspomnę. Musi nastąpić radykalna zmiana sposobu kształcenia nauczycieli. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności pedagogicznych, bo o ile merytoryczne są na dobrym poziomie, o tyle są kłopoty wynikające między innymi z źle w dalszym ciągu zorganizowanych praktyk nauczycielskich. A w toku, kiedy jest już nauczyciel w zawodzie, konieczne jest, świat się ciągle zmienia, dlatego też w zakresie szczególnie metodyki nauczyciele powinni się doskonalić i powinni być wspierani przez system doradztwa metodycznego. Panie wojewoda, i to są trzy główne kierunki. Ale to oznacza, że polscy nauczyciele, czy nauczyciele w Polsce są źle przygotowani, niedostatecznie przygotowani? Ja powiem porównawczo, chociażby na naszych lubelskich uniwersytetach. Był taki czas, kiedy w poszczególnych uczelniach, w poszczególnych wydziałach były katedry, które opiekowały się właśnie tą stroną przygotowania między innymi metodycznego poprzez zdobywanie kwalifikacji pedagogicznych. W tej chwili odstąpiono od tego, te katedry zlikwidowano już bardzo dawno temu i w tej chwili sytuacja wygląda tak, że student na przykład matematyki kończy klasyczną matematykę, a jak widzi siebie ewentualnie w zawodzie nauczyciela, za pieniądze, z odpłatnością realizuje przygotowanie pedagogiczne. To jest zła droga i to trzeba zmienić. To pytanie w takim razie do pana mecenasa Jacka Treli. Panie mecenasie, też o problemach i wyzwaniach związanych z edukacją i oświatą mówi Szymon Hołownia. Wprawdzie on też powołuje się nie do końca na aktualne dane, które wskazuje o tym, że brakuje, czy rzekomo ma brakować ponad 20 tysięcy nauczycieli w Polsce. Minister edukacji jakby zaprzecza, czy prostuje te informacje, precyzuje te informacje, zapewniając, że braków nauczycieli jakichś takich systemowych nie ma. Są oczywiście w poszczególnych przypadkach i zwykle one dotyczą dużych miejscowości. Jakie pana zdaniem są dziś najbardziej kluczowe wyzwania oświatowe i edukacyjne?
Panie redaktorze, na początku powiem, bo odwołuje się pan do Szymona Hołowni, Polski 2050, ale ja jestem kandydatem całej demokratycznej opozycji do Senatu. Także tutaj jest całe spektrum różnych propozycji z innych partii wchodzących w skład tego paktu. To, co wysłuchałem przed chwilą od pana wojewody, to jest taki ciekawy materiał na konferencję naukową. Natomiast to nie jest coś, co może zadowolić nauczycieli i uzdrowić sytuację w szkolnictwie. A co takiego powinno się wydarzyć? Mówię, po pierwsze, i to są zadania na najbliższe miesiące, jeszcze w tym roku, musi zostać podniesiona kwota bazowa, która jest w ustawie budżetowej przewidziana na przyszły rok, od której liczy się wynagrodzenie nauczycieli. Ta kwota bazowa jest projektowana na poziomie trochę wyższym niż dotychczasowy przez ministra Czarnka. Taka propozycja została złożona, ale to jest kwota całkowicie niewystarczająca na podwyżki dla nauczycieli, bo wystarczy powiedzieć, że to są podwyżki rzędu 300 zł na rękę miesięcznie i też nie dla wszystkich wchodzących po kolei w poszczególnych miesiącach. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się już od wielu miesięcy co najmniej 20%. Nawet 30% słyszałem takie podwyżki. Tak. Projekt ustawy, który został złożony w marcu, on zakłada akurat... I to trzeba uwzględnić, dlatego że podwyżka 300 zł jest arogancją obecnej władzy, czyli obozu partyjnego pana wojewody, pana Czarnka, w stosunku do nauczycieli. 300 zł miesięcznie. Być może pan Czarnek myśli i obóz pana wojewody myśli o tym, że propozycja zapłacenia nagrody z tytułu 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1100 zł do 14 października, to jest ważna kwestia, przed wyborami. Nie ma w tym przypadku. To oczywiście data święta nauczycieli i Komisji Edukacji Narodowej, więc to się tak zgrywa, ale to jest związane z wyborami. To jest 900 zł na rękę dla nauczyciela. Rozkładając to... Powinien być, ale to jest rozkładając na rok, to jest 75 zł miesięcznie, panie redaktorze. No to jest pycha tej władzy i arogancja w stosunku do nauczycieli. Więc po pierwsze podwyżki. I te podwyżki muszą być zagwarantowane w ustawie budżetowej, która będzie procedowana w najbliższych miesiącach już w nowym parlamencie. Druga kwestia to jest wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży w szkołach. To musi zostać szybko załatwione, dlatego że dzieci i młodzież cierpią bardzo mają kłopoty psychiczne, psychologiczne, wymagające wsparcia fachowców. Sporo młodzieży cierpi na depresję. To musi być systemowo uregulowane. W kolejnej perspektywie, jak chodzi o edukację, mamy pytanie, które sobie trzeba będzie postawić, jak ma wyglądać polska szkoła z punktu widzenia zarządzania. Czy Ministerstwo Nauki i Edukacji ma rządzić wszystkim i centralnie wszystkim kierować. Ale chyba nie ma, panie mecenasie, takich zapędów, bo akurat jeśli chodzi o nadzór, no to znacząca część tego nadzoru spoczywa w rękach kuratorów. Kuratorzy są emanacją ministerstwa w województwach i to jest, o tym właśnie mówię. Tu powinna być zbudowana, powinien być zbudowany model szkoły samodzielnej we współpracy z kuratorami. Wiemy, z innych doświadczeń jesteśmy życiowo, wiemy z każdej innej dziedziny życia, że współpraca jest znacznie lepsza niż sam nadzór, karanie, nakazywanie. Więc tutaj trzeba to zbudować i wreszcie trzeba podstawę programową, ale to będą fachowcy na ten temat decydować, tak ustawić, żeby zbudować taką szkołę, która będzie budowała obywatela, tworzyła obywatela na poziomie lokalnym. Obywatel na poziomie lokalnym jest obywatelem świata. To może brzmi dziwnie, ale tak jest. Jak jestem, czuję obywatelstwo, czuję wspólnotę na poziomie lokalnym, to wszędzie na świecie dobrze się będę czuł. Czy jeśli pan mecenas mówi o... Taki obraz absolwenta szkoły, obraz maturzysty trzeba
trzeba budować. Czy jeśli pan mówi o tych kwestiach związanych z podstawą programową, czy pana zdaniem należałoby po tych wyborach zlikwidować wprowadzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości przedmiot historia i teraźniejszość? Przepraszam, bo coś mamy tutaj jakaś jest problemy. Awaria. Wrócimy zatem tak? do pana mecenasa, a ja korzystając z okazji zapytam pana profesora Piotrowskiego, który też ma wieloletnie doświadczenie związane z działalnością akademicką i rozumiem, że kwestia oświaty, edukacji jest panu niezwykle bliska. Co należy poprawić, panie profesorze, w kolejnej kadencji parlamentu, by uniknąć spraw, które budzą niepokój rodziców, budzą niepokój nauczycieli. Na samym początku, zadając pytanie, pan redaktor powiedział, że rządy i opcje się zmieniają, a problemy w oświacie i nauce pozostają takie same i z tym się zgadzam. A dlaczego tak jest? Dlatego, bo na przemian rządzi PiS, PO, PO, PiS. Mieliśmy 8 lat rządów PO, Donalda Tuska i akolitów i teraz mamy 8 lat rządów PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości, czyli socjalistów i komunistów. I słyszymy tutaj recepty, które kandydaci chcą dawać. Ja, jak pan redaktor zauważył, jestem zatrudniony w tym fachu 30 kilka lat i nie tylko na uniwersytetach wykładam, ale także szkoliłem nauczycieli, dyrektorów, etc. Jakie jest panaceum na to wszystko? Urynkowienie, ale z pieniędzy, które są. Czyli musi być bon oświatowy. Jak pan pomysły, panie profesorze. Nie były takie pomysły, to jest realizowane w Szwecji, to jest realizowane w Irlandii, to jest realizowane w Norwegii, to jest realizowane w Wielkiej Brytanii, to jest realizowane w Stanach Zjednoczonych. Więc jeśli państwo, czy pan sobie wstuka w internet, ile kosztuje uczeń, ile ministerstwo daje na ucznia szkoły podstawowej, to jest 8100 zł rocznie. Jakby zlikwidować, dużo czy mało, panie profesorze? Jakby zlikwidować ministerstwo pana Czarnka, no to byłoby to 10 000 zł. I teraz taki uczeń ma ten bon, 10 000 zł, i to on decyduje, jego rodzice, gdzie te pieniądze idą i do jakiej szkoły. I wtedy nie trzeba by roztrząsać tych kwestii, o których tu mówimy, to są socjalistyczne w ogóle rozwiązania. Szkoły same zaczęłyby działać. Podam jeden przykład. Byłem w Harvard University koło Bostonu. Uchodzi ten uniwersytet za najlepszy na świecie, w rankingach jest od wielu lat. Miałem spotkanie z rektorem i pytam, niech mi pan powie, jak tu wykładają wykładowcy. On mówi, ja nie wiem, najlepiej na świecie, bo to jest najlepszy na świecie. Ja pytam, a jak odpytuje się studentów? Ja nie wiem. Najlepiej na świecie, bo my zatrudniamy najlepszych na świecie. Proszę pana, jest wielu nauczycieli angielskiego, także na KUL-u, ale jest jedna anglistka, która uchodzi za najlepszą i wszyscy wykładowcy posyłają do niej dzieci na korepetycje. Tu nie potrzeba takich rozwiązań socjalistycznych, o których mówimy. Tu potrzeba rozwiązania systemowego i trzeba odsunięcia od władzy właśnie tych formacji, a jedyną opozycją, bo mówił pan redaktor tu o opozycji, jedyną opozycją w polskim parlamencie jest Konfederacja. Dlatego zachęcam, aby głosować na Konfederację i oczywiście na mnie do Senatu, bo startuję z Konfederacji. Wracamy, zaraz dam głos jeszcze panu przewodniczącemu Nowakowi, ale w związku z tymi perturbacjami chciałem kontynuować to pytanie. Jeszcze króciutką odpowiedź proszę pana mecenasa, co z tym hitem? No właśnie, w tym czasie, kiedy mój przedmówca zabierał głos, zamieniono mi mikrofon, dostałem takie berło tutaj od państwa. Ja nie jestem zwolennikiem czynienia rewolucji. W związku z tym, jeżeli środowisko nauczycielskie uzna, że hit powinien być wycofany, a w to miejsce powinna być wprowadzona inny materiał programowy, to będzie to decyzja z tego środowiska. Nie chcę się w to wdawać. Mnie osobiście hit się bardzo nie podoba.
tworzy postawy ksenofobiczne, a nie takie otwarte na świat, czy o których mówił. Zdanie tylko do hitu? Zaraz. Jedno zdanie do hitu. Tak, oczywiście. Tylko hit. Otóż jedno zdanie. Hit wprowadził Przemysław Czarnek, minister edukacji. On ma tutaj syna w liceum lubelskim. Jak mi powiedział, to jest ważne, bo on nie korzysta z podręcznika hitu. Debata dorosłych. Zostawmy, proszę panie redaktorze. Otóż pan minister Czarnek wciska ten podręcznik wszystkim, a jego syn uczy się w liceum i nie korzysta z podręcznika hitu. Powiedział mi to wiceprezydent miasta Lublin, odpowiedzialny za oświatę Mariusz Banach. Żyjemy w świecie komunistycznym, że minister wciska innym podręcznik, a jego syn z tego podręcznika się nie uczy. Szkoły mają w tym aspekcie wolną rękę. No i gdyby wprowadzić bon oświatowy, to mógłby Marcin korzystać. Czy gdyby Marcin Nowak już jako senator miał wpływ na to, czy podręcznik o historii teraźniejszości miał być obowiązkowy w każdej szkole, albo być może pewna dobrowolność w tym zakresie powinna panować, czy jednak powinien zostać wycofany, to jaką decyzję by podjął? Panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim my powinniśmy odejść od tej narracji, że skupiamy się na jednym wątku problemowym, który tak naprawdę nie stanowi kluczowego kłopotu związanego z oświatą. Oczywiście, ogromne kontrowersje. O hicie możemy rozmawiać, ale jako dalszym elemencie, który wywołuje kontrowersje. No, pan Wojciech Reszkowski, profesor, jest wybitnym historykiem. Na pewno ten podręcznik nie został dokładnie omówiony i skonsultowany, ale mówiąc o oświacie, idźmy w kierunku rozwiązania systemowego problemów, które naprawdę w tej oświacie istnieją. No ja właśnie, to zdaniem Marcina Nowaka, jakie są Ja też widzę uwagi w hicie, natomiast nie chciałbym pójść tą narracją tak głęboko, żebyśmy naszą dyskusję o oświacie skoncentrowali na jednym podręczniku, który czyli zawsze na razie powinien zostać i trzeba się priorytetowo zająć innymi Tak, o których chciałbym powiedzieć i które są flagowym okrętem mojego programu wyborczego. Otóż system edukacji w Polsce jest systemem wadliwym. Tutaj pan wojewoda mówił o potrzebie reformy. Co państwo mieliście, co państwo zrobiliście przez 8 lat w tym kierunku? Ja słyszę zapowiedzi, ale 8 lat niewiele się zadziało w zakresie zmiany jakości polskiej oświaty. Powinniśmy bardzo mocno, bardzo symbiotycznie połączyć ze sobą szkolnictwo wyższe ze szkolnictwem podstawowym i ponadpodstawowym, tak, żeby to szkolnictwo szło w kierunku wypełniania pewnych zainteresowań, pewnych umiejętności i ukierunkowywało młodego człowieka do podjęcia edukacji na studiach wyższych. Oczywiście mamy świadomość, że dzięki szkolnictwu podstawowemu i ponadpodstawowemu są już jakieś preferencje i jakieś możliwości widziane. To się będzie zmieniało, ale to musi być ze sobą ściśle powiązane. Musimy wrócić do dowartościowania szkolnictwa zawodowego. To kolejne ekipy i dzisiejsza Prawa i Sprawiedliwości i wcześniejsze ekipy rządowe doprowadziły do tego, że szkolnictwo zawodowe zostało zdeprecjonowane. No, spróbujcie państwo dzisiaj znaleźć dobrego hydraulika, który wykona jakąś naprawę w waszym mieszkaniu. Większość wyjechała za chlebem do Anglii albo do innych krajów, także pozaeuropejskich. Natomiast nie odtworzyliśmy tej materii. Musimy bezwzględnie doprowadzić do likwidacji kuratoriów oświaty, bo są po prostu wylęgarnią kapitału politycznego i partyjnego. A Polska Komisja Akredytacyjna z powodzeniem może zastąpić działalność tych kuratoriów. Musimy wreszcie pójść w kierunku pomocy. Centralizacja, tylko polską edukacją? Mamy centralizację, bo mamy Ministerstwo Edukacji, które... Już bez tego poziomu kuratoriów? Oczywiście bez kuratoriów, bo tak jak powiedziałem, pełnią one funkcje polityczne, a nie funkcje merytoryczne i edukacyjne. Pan mecenas wspomniał o pomocy psychologicznej dla uczniów. Ta pomoc jest niezbędna, ale musimy pójść także w kierunku pomocy psychologicznej dla nauczycieli w kontekście wypalenia zawodowego. To są główne nasze kierunki działań. Oczywiście kwota bazowa również podniesiona w zakresie pensji. Oczywiście wiele innych elementów składowych, takich jak na przykład zniesienie egzaminów do szkół średnich, bo widzieliście państwo, co działo się w tym roku w trakcie tych egzaminów. 2 miesiące nerwów uczniów, rodziców, nauczycieli. A tych nerwów to się pewnie nie uniknie, niezależnie od tego, jaka formuła będzie. Na przykład ukierunkowywać na przyjęcie do szkoły średniej. Po co
wprowadzać politykę dodatkowego stresu do życia codziennego uczniów. Szkoła ma być bezstresowa, szkoła ma być przede wszystkim bezideologiczna, a to jest? Niestety obawiam się, że jest odczuwalne w wielu placówkach oświatowych i to w przestrzeni publicznej jest bardzo mocno podnoszone przez nauczycieli, dyrektorów szkół, ale też ludzi, którzy po prostu z tą szkołą się stykają, na przykład jako rodzice. Poważne, można powiedzieć, zarzuty padły pod adresem partii rządzącej, więc proszę o odniesienie się do nich pana wojewody, no bo słyszeliśmy tutaj o tym politycznym zaangażowaniu kuratoriów oświaty choćby. Ja sygnalizując te cztery główne problemy, między innymi powiedziałem to z tego powodu, że zdaję sobie sprawę, że sytuacja w oświacie nie jest idealna i ona nigdy nie była. Natomiast nie ukrywam z tych wypowiedzi, ale również z lektury programów poszczególnych ugrupowań, no, najbardziej zszokowany jestem pomysłami Konfederacji. Otóż ta słynna idea bonu edukacyjnego. Pan profesor przed chwilą powiedział o 8 tysiącach. Twierdząc, że w subwencji na jednego ucznia w tej chwili samorządy otrzymują niespełna 7 tysięcy. Panie profesorze, to jest standard. A natomiast ten standard jest zwiększany całym systemem WAG uwzględniającym niepełnosprawności, czy dziecko jest z miasta, czy z terenów wiejskich. I chcę pana poinformować, że w mieście Lublinie samorząd miasta Lublin na jednego ucznia w subwencji otrzymuje 1100 zł. Ale na którego? W liceum czy w podstawowej? Wszędzie. Liczę średnią. No liczę średnią. A to właśnie dobrze, teraz panie profesorze. Panie profesorze, jeszcze ad vocem. Zaczyna mi to przypominać zachowanie państwa w Urzędzie Wojewódzkim przez ostatnie 2 dni. A to może chętnie o tym porozmawiamy. Także, panie profesorze, sekundkę, panie redaktorze, chcę dokończyć kwestię, którą uniemożliwił mi pan profesor. Chociaż jestem zdziwiony, bo go swego czasu znałem zupełnie z innej strony. Coś się wydarzyło, panie profesorze. Co się wydarzyło? Komunizm zapanował w Polsce. Edukacja. Panie wojewodo, jeszcze dokładnie. Więc podkreślam, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze kwoty, które są z budżetu jako dochody własne Lublina, to ta kwota jest 1400 zł. Bardzo dobrze. W przypadku terenów wiejskich, na przykładzie gminy Urszulin, to jest około 1800 zł. Krótko mówiąc, to co państwo zaproponowaliście, mówię o wysokości środków, to jest likwidacja większości szkół. I to się zgadza, ten postulat, dlatego że państwo w swoim programie piszecie równocześnie o tym, żeby w maksymalnym stopniu przekazywać szkoły samorządowe w ręce prywatne. No i to jest taktyka. Najpierw trzeba doprowadzić do sytuacji krytycznej, a później... Ja mam jedno pytanie, panie profesorze, takie. Bo postulujecie państwo, żeby na nauczanie domowe był identyczny bon, tej samej wartości. Czy w waszym bonie skalkulowane jest wynagrodzenie sprzątaczki? Tego nie wiem, bo nie ja to ustalałem. Ja się zajmuję nauczaniem. Nie, ale... wiem jedno, że jeśli powstają prywatne szkoły, a chcemy, aby powstała szkoła prywatna, ale z zasileniem tego bonu, bo jeśli pan wojewoda mówi, że to nie jest 8 tysięcy, a 1000 na ucznia, czyli 12 tysięcy rocznie, to jest jeszcze lepiej. Ale idzie nam o to, że te pieniądze idą ze skarbu państwa i ten uczeń na przykład ma rocznie 12 tysięcy. I chcemy, aby rodzice decydowali, gdzie poślą to dziecko i te pieniądze z ministerstwa pójdą za dzieckiem. Czy to jest 8, 10 czy 12 tysięcy, a ta szkoła już zatroszczy się o to, żeby mieć i sprzątaczkę i woźnego. Proszę się nie martwić. O tym decyduje wolny rynek. Ja wiem, że socjalistom to się finansowania, panie nie profesorze, w głowie. Źródło finansowania, sprzątaczki, to dyrekcja, z bonu. Panie wojewodo, moje dzieci chodziły tutaj do społecznej szkoły i płaciłem czesne, po prostu. I nic nie dostawały. I mnie nie obchodziło, skąd dyrekcja bierze na sprzątaczkę. Płaciłem i na uczniów,
i na sprzątaczy. Rozumiem, szanowni panowie, zostawmy udział rodziców finansowania. Chciałbym jeszcze, panie profesorze, chciałbym, żebyśmy jeszcze o innych sprawach porozmawiali, no pewnie nie mniej istotnych, być może dla poszczególnych kandydatów z różną intensywnością, ważne i kluczowe. Chciałbym teraz porozmawiać i zacznę od pana mecenasa, bo pan mecenas mocno zaangażowany już od lat w te sprawy. Czy jest, i zacząć od pytania, czy jest szansa na polityczny, ale także myślę, że społeczny, prawny konsensus w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Pan mecenas też, przedstawiając priorytety swojego programu, też wskazywał na konieczność obrony demokracji w Polsce, obrony relacji Polski z Unią Europejską, czy jak pan był łaskaw stwierdzić, obrony przed postępującą dyktaturą w Polsce. Tak postawione pytanie, czy jest szansa na kompromis, jest pytaniem, czy jest, tak rozumiem w podtekście, czy jest szansa na porozumienie się z obecną większością rządzącą? Czy wypracowanie takich rozwiązań, które nie będą w ten sposób antagonizowały polityków, społeczeństwa, ale także będą rozumiane, uznane przez społeczność międzynarodową? To muszę odpowiedzieć, że tak rozumianego konsensusu czy porozumienia nie widzę. Przez 8 lat minister sprawiedliwości miał szansę porozumieć się ze środowiskiem prawniczym, ze środowiskiem sędziowskim. Tego nie uczynił, dokonując dewastacji wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj obywatel czeka wiele dłużej na rozstrzygnięcie swojej sprawy w sądzie niż czekał w roku 2015, czyli wtedy, kiedy PiS dochodził do władzy. Myślę też, że taki, jak patrzę na historię 8 lat działania PiS-u, niszczenie sądów, to... Niszczenie, panie mecenasie, na czym? No niszczenie polegające na tym, że w sądach się coraz dłużej czeka na rozpoznanie sprawy. To jest najbardziej niszczące. Do tego wszystkiego zniszczenie, że tak powiem, stosunków międzyludzkich w sądach z uwagi na wprowadzanie swoich nominatów do kierownic sądów i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj słucham, bo chciałem powiedzieć o tej perspektywie 8 lat i dzisiaj słucham Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że jeżeli wygrają wybory, czyli opcja, czyli obóz polityczny pana wojewody, to zrobią tak, że wreszcie nad sądami będzie ktoś sprawował nadzór, czyli że nad sędzią, który wydaje wyrok, niezawisły sędzia, będzie jakiś kontroler, który będzie sprawdzał, czy po myśli władzy jest ten wyrok, czy nie jest po myśli władzy. No to jest takie podłoże, które każe mi odpowiedzieć na pytanie pana redaktora, że nie ma możliwości konsensusu w tym takim szerszym rozumieniu parlamentarnym z całością klasy politycznej. Natomiast jest oczywiście szansa i jest nawet wypracowany kompromis pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami opozycji demokratycznej. Sam uczestniczę w pracach Porozumienia dla Praworządności. To są wszystkie partie demokratycznej opozycji oraz organizacje pozarządowe i są przygotowane projekty zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która musi ulec naprawie. Nie mogą tam siedzieć koledzy ministra Ziobry i ludzie, którzy nie szanują swoich współpracowników, jak jeden z sędziów sądu z Olsztyna, który jako prezes tamtejszego sądu podarł na oczach wszystkich projekt uchwały swoich kolegów, koleżanek i kolegów zawodowych, sędziów, którzy coś chcieli zamanifestować w formie tej uchwały. Trzeba przywrócić do Krajowej Rady Sądownictwa
sędziów i wybór sędziów przez sędziów, a nie sędziów przez polityków. Ale pan mecenas doskonale wie, że ten mechanizm, on jest powiedzmy częściowy i on też opiera się na mechanizmach, które są z powodzeniem stosowane w innych europejskich krajach, chociażby wielokrotnie przywoływani Niemcy czy poszczególne. Dobrze, że pan redaktor mówi o tych innych mechanizmach w innych krajach, w których mamy do czynienia z ugruntowaną demokracją i w której ministrowi sprawiedliwości nie przychodzi do głowy, na przykład w Niemczech, żeby wyjść przed kamerę telewizyjną i powiedzieć, że on nie będzie honorował wyroku sądu, który mu zakazuje wypowiadania się do czasu tam określonego na temat filmu Agnieszki Holland. Ministrowi sprawiedliwości w Niemczech taki pomysł by się nigdy nie urodził w głowie, bo tam jest ugruntowana demokracja. U nas jest lepsza demokracja niż w Polsce? Ugruntowana. U nas, czy jest lepsza? Tego nie potrafię tak w prostych słowach powiedzieć, natomiast mogę powiedzieć, że w Polsce nie ma poszanowania dla prawa. Jeżeli minister sprawiedliwości w ten sposób się zachowuje, jeżeli minister sprawiedliwości nie przesłuchuje prokurator generalny, bo to trzeba podkreślić, to też wymaga zmiany. Prokurator generalny steruje śledztwami, bo to o tym... O powrocie do rozdziału stanowiska oczywiście, ministra że tak. sprawiedliwości, jak najbardziej, prokuratora generalnego. Jak najbardziej, bo to jest polityczna funkcja minister sprawiedliwości, a prokurator generalny to jest funkcja procesowa. Ziobro połączył te dwie funkcje. To się dobrze za czasów Platformy Obywatelskiej sprawdzało, pana zdaniem? Podział ten od 2010 roku funkcjonujący w sposób żmudny i trudny, przebijający się do świadomości społecznej, do świadomości prokuratorów. Proszę pamiętać, że stało się to w 2000, ta nowelizacja, rozdział ministra, funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nastąpił w 2010 roku i zaraz potem była katastrofa smoleńska, więc prokurator generalny ówczesny Seremet miał bardzo dużo obowiązków i ciężką pracę, ale sprawdziło się to na końcu. Teraz zmierzam do tego, o czym chciałem powiedzieć i dokończyć. Otóż jeżeli minister sprawiedliwości w przypadku afery wizowej, o której wiemy, że jest aferą, a nie aferką, jak mówi Jarosław Kaczyński, to same dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych o tym mówią oraz sojusznicy nasi ze Stanów Zjednoczonych i z innych krajów, to minister sprawiedliwości wychodzi i mówi, że przecież jest wszystko transparentne, bo gdyby coś mieli do ukrycia, to on by nadał inną intensywność temu śledztwu. Czytaj, nie wszczynałby w ogóle tego śledztwa. To znaczy, że on pokazuje, że on może kierować każdym śledztwem w Polsce. To teraz odpowiedź na pana pytanie, na pana redaktora pytanie. Czy w Polsce jest, czy w Niemczech jest lepsza demokracja niż w Polsce? Odpowiem, że w Polsce zmierzamy niestety do dyktatury i do nieposzanowania prawa, do rządów bezprawia. To jeszcze tylko dopytam, panie mecenasie, no pan doskonale pewnie pamięta sprawę sędziego Milewskiego, która, no, mówiąc, że cieniem się położyła na pewnych stosunkach wymiaru sprawiedliwości i relacjach na przykład z politykami pewnej uległości, no to chyba też to wymaga pewnego uderzenia się we własne piersi. Znaczy nie pana mecenasa, tylko ówczesnej... Ale ja nigdy nie twierdziłem, że wszystko było idealnie w tym wymiarze sprawiedliwości. Uważałem i można to zweryfikować jeszcze w 2015 roku, że powinny i wcześniej, że powinny ulec zmianie zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. To były moje publiczne wypowiedzi. Kiedy powiedziałem o tym ministrowi Piebiakowi, ówczesnemu wiceministrowi sprawiedliwości, później niechlubnie zasłużonemu jako tam członek tej tak zwanej kasty hejterskiej w internecie, hejtowali niezależnych sędziów, to powiedział mi wtedy, nie ten timing, panie mecenasie, nie ten timing, czyli no oni właśnie, już szli, oni już szli, żeby zaorać wymiar sprawiedliwości pod siebie. Bo niezależnie od tego, od tych problemów i wyzwań, no sprawa wymaga, no patrząc się na te wyzwania, o których pan mecenas powiedział, czyli choćby przyspieszenie rozpoznawania spraw w polskich sądach, wymaga no, jakiegoś poziomu politycznego i prawnego konsensusu w tej sprawie. No tak, ale jak widzicie państwo,
jeżeli mamy dwa tak ze sobą zantagonizowane i zwaśnione obozy, to ja nie przypuszczam, żeby tutaj jakiś konsensus na tym polu był wypracowany. Natomiast na pewno nie chciałbym iść w narrację, co minister Ziobro powiedział na temat filmu Agnieszki Holland, bo nie to jest problemem wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście proszę, walczymy tak. o demokrację, walczymy o wolność sądów. To jest warunek sine qua non funkcjonowania normalnej demokracji. Myślę, że tę demokrację normalną jednak mamy. Natomiast wady systemu sądownictwa są przeogromne. Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę na przykład na funkcjonowanie problemów tak zwanych frankowiczów. 700 tysięcy osób jest uwikłanych w kredyty frankowe. I co się wydarzyło na tym polu? Mniej więcej połowa osób złożyła wnioski do sądu. W tym momencie są te wnioski rozpatrywane. Ludzie czekają latami na załatwienie, przepraszam za kolokwializm, tych spraw. I w ogóle te sprawy by nie ruszyły z miejsca, gdyby nie to, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął się tą sprawą, bo przecież polski wymiar sprawiedliwości nie podołał temu zadaniu. Powinniśmy usprawnić działalność sądów, przyspieszyć procedurę funkcjonowania. No nie może być tak, proszę Państwa, że w sprawach karnych dotyczących i wykroczeń, i poważnych spraw dotyczących zabójstw sądzą ci sami sędziowie, bo to wszystko paraliżuje. To wszystko paraliżuje i tu niestety ten wymiar sprawiedliwości nie działa w sposób właściwy. Może warto powrócić do idei sędziów pokoju. Może warto wprowadzić działania, które będą prowadzić asesorzy sądowi na tych niskich szczeblach, ale na pewno należy zająć się... Mamy e-sądy, panie przewodniczący, tak. które w zamyśle, nie wiem, w praktyce również przyspieszyły przynajmniej w jakimś aspekcie procedowanie części spraw, które każdy obywatel widzi, że system sądowy działa powolnie, w sposób bardzo opieszały. No nie mogą ludzie latami czekać na rozstrzygnięcie spraw, bo to naprawdę nie tworzy dobrego i normalnego. To jest diagnoza, jaki pomysł na uzdrowienie tej sytuacji, czy usprawnienie tego procesu? No przede wszystkim trzeba usprawnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez wprowadzenie synchronizowanych, ze sobą symbiotycznie powiązanych procedur organizacyjnych, procedur, gdzie będziemy mieli system naczyń połączonych funkcjonowania między sądami, gdzie będzie nowoczesna technologia, która będzie dostępna na wszystkich poziomach sądownictwa, gdzie będą nowoczesne, otwarte sądy dla obywateli, gdzie te sprawy będą na bieżąco i szybko rozstrzygane. To jest truizm, ale to jest oczywista sprawa, na którą czekają obywatele. Pan profesor Mirosław Piotrowski, panie profesorze, jak usprawnić polskie sądy? Już odpowiadam, tylko zostawiliśmy widzów z panią sprzątaczką na poziomie szkoły. Tylko dopowiem, mój kolega jest dyrektorem 20 lat liceum i mi mówi, zatrudniłem w tym roku anglistkę po studiach i ona zarabia mniej niż sprzątaczka, bo sprzątaczce płaci miasto, a miasto podwyższyło pensję. Więc żyjemy w ustroju socjalistycznym i komunistycznym. I wracam, jak usprawnić? Tam, gdzie sam się nie angażuje zawodowo, jak w oświacie, ja pytam specjalistów. Ale mamy tu dwa segmenty. Pierwszy polityczny i tu konsensus nastąpił. Mianowicie konsensus jest taki pomiędzy PO i PiS-em, że jak my rządzimy, to wam zarzucamy brak praworządności. Widzę, jak PO rządziło, to PiS mówił, że tam był sędzia na telefon w Gdańsku i odbierał. A jak teraz rządzi PiS, no to PO ich atakuje. I tutaj jest konsensus, bo oni chcą zbijać punkty. Ale przechodzimy, jak usprawnić. Więc ja się pytam specjalistów, jak pan redaktor wspomniał, startowałem na prezydenta Polski. No i pytam prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie karnego. Mówię, słuchaj, co zrobić, żeby wreszcie pchnąć te sprawy, żeby ludzie nie czekali tyle w kolejkach. I on mi odpowiada, ja potrzebuję mieć asystenta, bo nie mam, bo jest to papierologia. I drugi kontrowersyjny postulat powiedział, trzeba zmienić prawo, żeby adwokaci nie mogli notorycznie nastręczać nowych świadków i w nieskończoność ich przesłuchiwać. Ale pytam adwokatów, to mówi mi Aleś Hola z Warszawy, nie może być tak, żebym ja nie mógł ponownie przesłuchać świadka. I teraz, jeśli idzie o rozwiązanie konkretne, to należałoby poza studiem zrobić spotkanie robocze, takie z ekspertami, gdzie są i sędziowie, i adwokaci. I jestem przekonany, że takie rozwiązanie by było. A jest pan profesor przekonany, że byłaby wola do tego, żeby do rozmów w tej sprawie usiąść?
Anglicy mówią, where is the will, there is the way. Gdzie jest wola, tam jest rozwiązanie. Więc w tym układzie PiS-PO-PO-PiS nie ma takiej woli. Ale w ogóle, jeśli dojdzie do władzy normalna siła, ja chciałbym, żeby Konfederacja weszła do parlamentu, to to rozwiązanie będzie. I wtedy, jeśli Konfederacja wejdzie do parlamentu, zniknie ten spór, jak za sprawą czarodziejskiej różdżki, spór z Brukselą o tą praworządność, nazwijmy to. Pan przez 15 lat był posłem do Parlamentu Europejskiego. Tak, oczywiście. No, ja wielokrotnie powtarzałem, że moi byli koledzy z PiS-u, którzy teraz rzekomo brylują w Brukseli, Strasburgu, to jest ferajna bezrefleksyjnych dyletantów, która w ogóle nawet nie przeczytała traktatu lizbońskiego, podstawowego dokumentu Unii Europejskiej. I od tego należy zacząć. Gdyby to przeczytali, gdyby wyciągnęli wnioski, gdyby chcieli zaczerpnąć jakieś opinii, to bardzo proszę. No ale no, mamy to, co mamy. Tu się nic nie da zreformować, ich po prostu trzeba odsunąć od władzy. Pan wojewoda, panie wojewodo. Znaczy ja zaprezentuję troszeczkę z innej strony to zagadnienie. Mianowicie cała ta sytuacja kryzysowa w sądownictwie wynika z głębokiego antagonizmu. I nie da się żadnych usprawnień, skrócenia postępowań, etc., etc., jeżeli tej korporacji będzie towarzyszył permanentny antagonizm. Żeby ten antagonizm przeciąć... Czyli pan wojewoda, zdaniem pana wojewody, środowisko sędziowskie wewnątrz jest na tyle podzielone? Nie, ja mówię o szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości łącznie z plusem Trybunał Konstytucyjny. Dlatego, że cały problem i ten antagonizm wyrósł na polu nie tylko 8 lat, panie mecenasie, ale 8,5 roku. Otóż kluczową datą, kiedy jest początek, to jest 12 maj 2015 rok. Jest posiedzenie, na którym poseł Krewiński zgłasza poprawkę, która owocuje zapisem artykułu 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, tą ustawą, która została przyjęta w czerwcu 2015 roku. I wtedy, kiedy jest ewidentne działanie polityczne po to, żeby zamiast 3 sędziów wybrać, żeby sobie zaklepać 5 sędziów, którym się kadencja się kończyła po wygaśnięciu kadencji Sejmu. I od tego się zaczęło. Ponieważ proszę zwrócić uwagę. Później... Panie wojewodo, czy to znaczy, że Platforma Obywatelska na koniec swoich rządów no, przygotowała Prawu i Sprawiedliwości takie nie chcę... Tak, ale to przy... Panie redaktorze, ale to przy otwartej kurtynie. W tym posiedzeniu wspomnianym 12 maja pan mecenas brał udział jako przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, wiceprezes. I panie prezesie, bo pan do mnie... Panie mecenasie, pan dwa razy personalnie się do mnie odniósł. Zdumiony jestem jedną rzeczą, że wtedy, kiedy poseł Kierwiński zgłaszał tą poprawkę, że pan nie zareagował. Aczkolwiek sama Naczelna Rada Adwokacka opracowała takie stanowisko 1 grudnia, które się czyta jak poezja. Tylko pytanie, dlaczego pan tego nie zrobił wtedy na tym posiedzeniu? Wywróciliście przy cichym przyzwoleniu waszym zasady apolityczności Trybunału. I później konsekwencja była taka. W tej chwili cały czas jest nierozstrzygnięty spór. Czy wybrani przez większość PiS-ową już tych 3 sędziów to została wybrana zgodnie z prawem, czy niezgodnie? Państwo kwestionujecie, twierdzicie, że są to dublerzy. 2 zmarło, tych, którzy wstąpili na ich miejsce, nazywacie dublerzy dublerów. I to powoduje różne zamieszania w postępowaniach sądowych, zrywanie niekiedy posiedzeń, wykluczanie tego typu sędziów, etc., etc. I ewidentnie, panie profesorze, panie mecenasie, nie znajdzie pan wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia, bo wyście stanowisko 1 grudnia wydali, że Trybunał uznał wybór 3
sędziów zgodnie z prawem. Bo podstawa prawna była, ale popełniony został błąd w procedurze wyboru sejmów na poziomie sejmu. I ten spór jest nierozstrzygnięty. I końcówka. Jedynym rozwiązaniem jest opcja zerowa, czyli zmiana konstytucji przy porozumieniu politycznym wszystkich sił. I jak gdyby rozpoczęcie historii Trybunału od początku i w ślad za tym kolejne zmiany, łącznie z usunięciem różnych złych regulacji wprowadzonych za czasów. Tylko pytanie, to jest, panie mecenasie, i to jest jedyny... To postępowania, zaraz, rozumiem, jedyny, w sądzie w Lublinie naszym. Nie, tak? Jedyny tak, sposób na przywrócenie normalnych stosunków w całym wymiarze sprawiedliwości. Tylko panie wojewodę, czy Prawo i Sprawiedliwość jest na to gotowe? Pytanie, tak, krótką odpowiedź proszę. Jest gotowe, dlatego że w 2018 roku pan premier Kaczyński takie rozwiązanie zaproponował. Jedno zdanie, bo tutaj padło konkretne pytanie do pana mecenasa, króciutko. Panie, nie da się tak króciutko, dlatego że pan wojewoda poruszył bardzo ważny wątek, ale oczywiście wątek, który nie dotyka istoty tego, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, czyli opóźnień w rozpoznawaniu spraw dla zwykłych ludzi. Tu są problemy. Ono się sprowadzało do tego manewru z maja 2015. To nie był manewr, panie redaktorze, tylko to było zgodne z prawem dokonanie wyboru tych 5 sędziów. My jako Naczelna Rada Adwokacka wtedy prezentowaliśmy inne stanowisko, uważaliśmy, że inne podmioty powinny również uczestniczyć w procesie nominacyjnym. Dzisiaj Porozumienie dla Praworządności i Fundacja Batorego mają przygotowane projekty właśnie dotyczące reformy Trybunału Konstytucyjnego, a pan wojewoda jest w błędzie, upatrując, że wszystko, całe zło jest w tym jednym akcie, dlatego że to jest początek drogi PiS-u do zawłaszczenia... Początek drogi przez PiS do zawłaszczenia wymiaru sprawiedliwości. Proszę zobaczyć, ostatnie zdanie. Jak wygląda teraz, panie wojewodo, Trybunał Konstytucyjny, który nawet nie jest pisowski w całości, który nie jest w stanie się porozumieć, nie wie, kto jest przewodniczącym Trybunału, prezesem Trybunału Konstytucyjnego, czy pani Przyłębska, czy nie, nie są w stanie zebrać się w pełnym składzie, bo są wszyscy skłóceni. I pan chce przekonywać, że strona opozycyjna jest temu winna. Na i Marcin, wydarzenia z maja 2015 roku. Poważny błąd. Kilka zdań, ale panie wojewodo, z całym szacunkiem, ale pozwolę sobie kilka zdań powiedzieć. Panie wojewodo, nie trzeba konstytucji zmienić, konstytucję trzeba szanować. Konstytucji nie wolno łamać, jest naszą świętością. Jest najważniejszym aktem prawnym, ustawą zasadniczą. Jeżeli w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości dzieją się takie rzeczy, że zamykacie państwo działalność gospodarczą ludziom w pandemii, rozporządzenie niezgodnie z prawem, a powinno być to w ogóle regulowane ustawą, nie rozporządzeniem, i ludzie nie mogą prowadzić swojej działalności dlatego, że macie taki pomysł, który jest niezgodny z konstytucją, to jest to skandaliczne i to uderza w zwykłego obywatela. Ale, szanowni państwo, Senat ma prawo inicjatywy ustawodawczej. Jako senator zobowiązuję się, że uruchomię wszelkie procedury, 10 senatorów wystarczy do inicjatywy ustawodawczej, uruchomię wszelkie procedury, żeby wprowadzić rozwiązania korzystne dla kredytobiorców w zakresie franków, żeby usprawnić te procedury. I ja to zrobię. Tak jak na płaszczyźnie Rady Miasta Lublin wykazywałem się inicjatywą uchwałodawczą i wprowadzałem konkretne uchwały, tak deklaruję, że zrobię to na pan płaszczyźnie profesor ogólnopolski. Chcę powiedzieć, że ten spór pomiędzy PiS-PO jest sporem sztucznym tak naprawdę, bo możemy tutaj zastosować papierek lakmusowy. No, są dwa obozy polityczne. Wybrany został Andrzej Duda, bo tutaj kolega kontrkandydat wspomniał konstytucję. Jest artykuł 128 konstytucji i tam jest określony termin wyboru prezydenta. Wedle konstytucji został on wybrany w trybie niekonstytucyjnym, czyli nie jest prezydentem, ale pamiętam okoliczności. Nie okoliczności, mamy konstytucję, ale pytałem prominentnych polityków PiS-u w randze ministra i mi potwierdzili, i prominentnych polityków PO. Pytałem, dlaczego tak się stało, że PO nie podnosi niekonstytucyjności, bośmy się domówili, że w zamian za wymienienie Trzaskowskiego, czyli podstawienie pod Kidawę Błońską, nie będziemy podnosić tego, że Andrzej Duda jest wybrany niekonstytucyjnie. Ten spór ma charakter pozorny i jałowy.
radziłbym się przyjrzeć właśnie takim konkretom, jak kolega kontrkandydat podaje. Wyjście i my też wyjdziemy z inicjatywą ustawodawczą, a będzie nas więcej, bo startują kandydaci z Konfederacji. Kręci głową pan wojewoda. Nie, no bo proszę państwa, ja... Zresztą... Może nie zna konstytucji. Panie profesorze, jedną z cech praworządności jest znajomość prawa i jego przestrzeganie. To, co pan zrobił na przykład wczoraj i dzisiaj, ewidentnie prowadząc kampanię wyborczą na terenie Urzędu Wojewódzkiego, świadczy o tym, że daleko jest panu do przestrzegania prawa. Ale zamknijmy ten temat. Proszę uściślić, bo ludzie nie wiedzą, nasi, o co chodzi. Nasi widzowie też, panie wojewodo, zdaje się, chodzi o kontrolę, ale nie to jest panie profesorze, przeprowadził pan poseł Grzegorz Braun. Do czego ma prawo? Panie profesorze, do czego ma prawo? I zadał trzy pytania, w tym jedno pytanie o szpital covidowy w Lublinie, który pan nadzorował i budował, ile on kosztował i ile przyjął pacjentów. I obiecał pan wojewoda, że dziś o 8 rano udzieli odpowiedzi i nie udzieli. Panie profesorze, nie jest to tematem naszej dyskusji. By tak było, panie wojewodo, też panie proszę. Profesorze. Jeśli pan wojewoda ma ochotę, panie wojewodo, panie wojewodo, ale proszę uszanować prawo gospodarza. Jednym zdaniem. Jedno zdanie, proszę pozwolić, to jedno zdanie tak dla pozostać. Pana wojewody. Panie wojewodo, bardzo proszę panów. Obiecał pan wczoraj, panie profesorze, czy nie? Bardzo pan proszę. Czy nie? Bardzo proszę, bo jak będziemy sobie przerywać i mówić wspólnie, to nasi widzowie, nasi słuchacze niewiele z tego zrozumieją. Obiecałem jedno zdanie szansy na ripostę dla pana wojewody. Otóż byłyby przygotowane te materiały i udostępnione, gdyby pan profesor w nocy nie udostępnił na swoim profilu wyborczym filmu z rzekomo prowadzonej kontroli poselskiej, gdzie jest poseł, który prowadzi interwencję poselską w otoczeniu czterech, właściwie pięciu kandydatów, jednego do Senatu, czyli pana profesora i czterech kandydatów do Senatu. Panie wojewodo, regionalny Lublin. Zostawmy tę sprawę, gdyż nasi widzowie myślę, że nie są do końca w temacie, ale to też pytanie do pana wojewody. Od 2019 roku, jak wspomniałem na początku, zajmuje pan stanowisko, które także wiąże się z realizacją zadań dotyczących bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa regionu. Pan wojewoda obejmował to stanowisko też w ciężkim okresie. No, potem przyszła pandemia, kryzys migracyjny na granicy z Białorusią, wojna na Ukrainie. Tych zadań związanych z bezpieczeństwem państwa i regionu przyjął pan na swoje barki bardzo wiele. I to pytanie o to, czy my dziś jesteśmy bezpieczni, to pytanie, które też chyba nadało ton tej kampanii w pewnym momencie, jest cały czas aktualne, panie wojewodo, czy rzeczywiście mieszkańcy województwa lubelskiego mogą czuć się bezpieczni, są bezpieczni. To znaczy jest kilka elementów składających się na poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa czysto zewnętrznego, no to rozwój armii i tak dalej, myślę, że nie ma potrzeby tego tematu rozwijać. Natomiast jeżeli mówimy o granicy polsko-białoruskiej, w odróżnieniu od województwa podlaskiego, granicą na terenie naszego województwa jest rzeka Bug. Poza tam odcinkiem ponad około 1,5 kilometra w okolicach Brześcia. I w związku z tym ja jestem członkiem zespołu przygotowującego między innymi opinie do różnych projektów. Przedwczoraj zakończył się nabór ofert do budowy zapory elektronicznej na rzece Bug, dlatego że tam nie ma warunków do postawienia takiego zabezpieczenia stałego, jak w przypadku województwa podlaskiego. Jest szansa na to, że w ciągu 1,5 roku w pełni na całym odcinku ta bariera elektroniczna powstanie z centrum nadzoru w Chełmie. Także to jest ten drugi element niezmiernie ważny. Ważnym z powodów i bezpieczeństwa, ale również tego, co czeka nas po zakończeniu
zakończeniu wojny w Ukrainie, to jest między innymi modernizacja przejść granicznych, szczególnie tych towarowych, mam na myśli Hrebennę i Dorohusk, ale również Koroszczyn, ten, który jest na terminal przy granicy polsko-białoruskiej, dlatego że są to trzy najważniejsze przejścia tak naprawdę w Polsce, które między innymi generują dochody do budżetu państwa. I to się dzieje. Oprócz tego warto zwrócić uwagę, że zarówno do przejścia granicznego w Hrebennem, jak i w Dorohusku w tej chwili podpisywane są kolejne umowy na komunikowanie w całości dróg ekspresowych S17 do Hrebennego, S12 do Dorohuska i spięcie w ten sposób całego układu drogowego województwa lubelskiego. I ostatni element, żeby nie wejść w dalsze szczegóły, chcę zwrócić uwagę na to, że niewątpliwie procesem, który należy doskonalić, wręcz no, takie dosyć energiczne działania podjąć w zakresie zabezpieczenia ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych, odpukać w przypadku stanu wojny. Dlatego, że w tym zakresie no, przez tak naprawdę od 1989 roku to niewiele się zmieniło, natomiast jest tutaj potrzeba działań, o czym świadczyła chociażby taka próba ogniowa ewakuacji tych 14 tysięcy po znalezieniu bomby. I tu aktywność parlamentarzystów zarówno w Sejmie, jak i w Senacie jest konieczna i to na starcie, żeby przyjąć ustawę o ochronie ludności. Marcin Nowak, kwestie bezpieczeństwa i tych wyzwań, które stoją, czy stać będą przed parlamentem, senatem przyszłej kadencji. No właśnie, tak kontynuując myśl pana wojewody, bezpieczeństwo obywateli oczywiście. To podstawa. Musimy czuć się bezpiecznie. Wojna dzieje się za naszymi granicami, ale nigdy nie wiemy, co się wydarzy dalej. Chciałbym zapytać, panie wojewodo, w jakim stanie są schrony, które mają zabezpieczać ludność cywilną, bo raport państwa ministra wskazuje na to, że większość tych schronów nie nadaje się do użytkowania, że są to jakieś składy administracyjne, że po prostu ludność nie miałaby gdzie schronić się w przypadku jakiegoś ataku. Chciałbym zapytać, jakie działania podjęliście w zakresie edukacji, jeżeli chodzi o taką profilaktykę zabezpieczenia atakami, różnymi atakami, również cyberatakami. Czy na tym polu coś państwo zrobiliście? Bo odnoszę wrażenie, że tutaj jesteśmy cały czas w jakiejś piaskownicy. I jeszcze jedno pytanie w takim razie. Ale jakby chciałbym, żebyśmy trzymali się formuły, no że to ja będę panie przewodniczący zadawał pytania. Ale to pytanie, natomiast to pytanie rozumiem, że to jest, jest też pytanie związane z koniecznością wdrożenia tego programu, którego Prawo i Sprawiedliwość nie robi, dlatego że nawet raport Ministerstwa Obrony Narodowej wskazuje na to, że jesteśmy w dysfunkcyjnej sytuacji, jeżeli chodzi o użytkowanie schronów, a więc nawet tego nie byliśmy w stanie przygotować. Panie Przewodniczący, pytanie w tym temacie jeszcze, ono się wiąże z kwestiami związanymi z referendum, o które jeszcze dzisiaj panów zapytam, no ale jedną z, z tych kwestii to jest przyszłość muru na granicy z Białorusią. Ale czy pyta pan redaktor, w kontekście referendum? Czy mojego... Nie, czy sam mur pana zdaniem jest, to był dobry pomysł, jest, okazuje się skutecznym, czy też nie, narzędziem? Kierunek działań był właściwy, natomiast jak pokazuje praktyka, no niekoniecznie sprawdza się to tak, jak sprawdzać się powinno. Natomiast zadawanie tego pytania w referendum jest tak samo irracjonalne, jak zadawanie kolejnych innych pytań, bo równie dobrze można by zapytać, czy jesteśmy za tym, żeby znieść proceder nielegalnego przyznawania wiz imigrantom w Polsce, bo chyba to jest dla ludzi głównym problemem. Co do referendum wypowiem się jeszcze za chwilę, bo nie chcę zaburzać tej formuły, którą pan redaktor narzucił, natomiast rozumiem, że odpowiedziałem na to pytanie. Panie mecenasie, kwestia bezpieczeństwa naszej granicy, w tym także tej granicy na odcinku lubelskim. Czy możemy się i powinniśmy się czuć bezpiecznie dziś w tej sytuacji, o której też wspomniał pan wojewoda, która jest też oczywista dla wszystkich? Pan wojewoda dość szczegółowo zreferował działania i te swoje przez 4 lata i zabezpieczenie, co jest oczywiście zasługą wojewody, ale też jest to kwestia normalnej pracy
wojewody wykonywania obowiązków, więc nie jest to coś, za co trzeba przyznawać medal, ale oczywiście trzeba też rozumieć, że to była dobrze wykonywana praca. Co do schronów nie wiem, natomiast powiem tak, ja z punktu widzenia kandydata do Senatu z Lublina patrzę na zagadnienie bezpieczeństwa Lublina i regionu w szerszym aspekcie. To jest nie tylko zabezpieczenie granic, to jest nie tylko schrony, ale to jest też bezpieczeństwo życia w mieście. I przy czym nie myślę tutaj wyłącznie o pojęciu sensu stricto bezpieczeństwa pod względem liczby przestępstw, bo w lubelskim, w Lublinie tych przestępstw w stosunku do innych miast jest znacznie mniej. To jest bardzo dobry wskaźnik, ale patrzę na to szerzej, jako na w ogóle bezpieczeństwo życia, komfort życia, poziom życia w mieście. To jest dojazd szybką trasą z Warszawy, to jest lotnisko w Świdniku, to jest obwodnica północna Lublina, to jest transport elektryczny w znacznej części, transport bezpłatny dla ludzi powyżej 65 roku życia, bardzo szeroko rozbudowana polityka społeczna i senioralna. To są pan mecenas docenia moje działania, do władz miasta i prezydenta Krzysztofa Żuka. I radnych Rady Miasta Lublin. To są zadania prezydenta, czy dokonania prezydenta Krzysztofa Żuka, wiceprezydentów Rady Miasta i to są naprawdę rzeczy, które dają poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom Lublina. I jest, za chwilę będzie otwierany dworzec metropolitalny, piękna budowla, która doczekała się zresztą wielu nagród, czy wyróżnień. Przecież z poślizgiem, panie mecenasie, dosyć kilkukrotnie. Z poślizgiem. Ale jest jedna kwestia, która mnie zastanawia i to jest zadanie na pewno dla władz Lublina, dla przyszłego senatora. Brakuje jakiegoś takiego koła zamachowego, który by, bo te wszystkie okoliczności, o których powiedziałem, to są okoliczności predestynujące Lublin do bycia w czołówce miast polskich. I ruchy obywatelskie, przedsiębiorczość, Lewiatan, z którym się spotykałem i program gospodarczy, ale nie ma takiego przełożenia to na duży biznes, na takie wielkie, poważne inwestycje w Lublinie. Wierzę, że to będzie i że ten dworzec metropolitalny też może być takim changerem w pozycji Lublina, pozytywnym bardzo. Przed wyborami samorządowymi? Przed wyborami otwarty jest, planowane jest otwarcie na 20 chyba października, więc już niedługo, więc na pewno przed wyborami samorządowymi. Gdyby PiS nie przełożył terminu wyborów samorządowych, to by było po wyborach samorządowych. Natomiast przy tej okazji warto byłoby, ja się wpiszę w listę pytań do pana wojewody, bo ten dworzec został postawiony bardzo wysokim kosztem, blisko 400 milionów złotych, kosztem miasta. Czy wojewoda rekomendował z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie tego dworca, bo ten dworzec nie dostał dofinansowania z RFIL-u, jak wiemy, jak donosiła prasa i kontrola poselska, a warto byłoby, żeby władze wojewódzkie, a nie tylko miejskie, partycypowały. Chociaż to nie jest tak, że to tylko miasto ze swojego budżetu wyłącznie. Panie redaktorze, wyłącznie dlatego, że owe 190 milionów złotych dotacji, to jest dotacja unijna. Więc to nie pytania, jest dotacja rządowa, tylko dotacja unijna. Panie wojewodo, bo padły te pytania, ale bardzo proszę tylko o wyjaśnienie i chciałbym jeszcze oddać głos panu profesorowi. To znaczy, panie mecenasie, szkoda, że pan mi tego pytania wcześniej nie zadał.
Otóż chcę panu wyjaśnić. No dopiero teraz doszliśmy do tego tematu. Nie, ale ja nie mówię w czasie debat. Dlatego, że ja o tym publicznie głośno nie mówiłem. Wniosek złożony przez miasto Lublin miał wadę. Mianowicie zabrakło informacji o udziale w tej inwestycji w wysokości, wtedy to było 180 milionów, później tam jeszcze zostało dołożone, właśnie ze środków unijnych, z regionalnego programu operacyjnego, te pieniądze, czyli które rozumiem, otrzymał panie od marszałka, błędy formalne. Momencik. I nie został ten wniosek... Ten wniosek przechodził przez pana ręce, panie wojewodo. Proszę? Ten wniosek przez pana ręce tak. przechodził, tak. Przechodził przez moje ręce, natomiast my nie... Nie był pan w stanie zweryfikować. Panie mecenasie, ja nie miałem wiedzy o tym, że tam są pieniądze unijne. Z brzmienia wniosku wynikało, że to jest tylko i wyłącznie z dochodów własnych. I gdybym umieścił ten wniosek, a on był wartości 30 kilku milionów, gdyby poszedł do Warszawy, bo my byliśmy pierwszym elementem w ocenie. Później jest komisja na poziomie centralnym i decyzja premiera była wtedy. I oznaczało to, że na poziomie centralnym ten wniosek by spadł i województwo lubelskie w wyniku tego straciłoby te 30 kilka milionów złotych, co stanowiło 25% całej puli dla województwa. Panowie, macie świadomość, w którym punkcie dyskusji jesteśmy. Panie mecenasie, panie przewodniczący, bardzo proszę pana. Panie przewodniczący, chciałbym tutaj... No jak zadajecie państwo pytania, no to staram się odpowiedzieć. Wracając do kwestii bezpieczeństwa województwa i kraju, panie profesorze, i choćby tego wspomnianego już też muru na granicy konieczności, bądź nie jego dalszego funkcjonowania. Ruletka wizowa PiSu, czyli sprzedawanie polskich wiz za 5 tysięcy dolarów i ekskluzywnych za 20 czy 40 tysięcy dolarów, sprawia, że nie możemy się niestety czuć w Lublinie, na Lubelszczyźnie, ale także bezpiecznie i w całym kraju. Nie wiemy, kto do nas przyjeżdża, ale wiemy już, że z tych udogodnień wizowych, czyli kupili sobie wizy, także przestępcy i osoby trudniące się zawodowo, procederem, który jest karany wysokim karami. W związku z tym nie możemy czuć się bezpiecznie, nie wiemy, kto tutaj przyjeżdża. Kto na tym zarabia. Kto na tym zarabia. Wiemy personalnie pośrednio, jeszcze, ale będziemy o tym wiedzieć. I jeśli państwo rozejrzycie się, kto na przykład pozyskuje wizy studenckie, bo mówiliśmy tutaj o nauce, no to są to ludzie spoza naszego kręgu kulturowego i zamiast się kształcić, no to oni jeżdżą Uberem. Dlaczego pan wojewoda wywołał temat wizyty w urzędzie pana posła Grzegorza Brauna, gdyż między innymi zadał pytanie o to, ilu takich uchodźców jest w Lublinie. I dzisiaj o 8 rano pan poseł przybył i nie otrzymał takiej odpowiedzi. Ale moim zdaniem ważniejsza jest kwestia, bo padło pytanie o bezpieczeństwo, ale zdrowotne. Otóż w trakcie tej interwencji poselskiej pan poseł Grzegorz Braun przytoczył wypowiedź pana wojewody z, to było marca 2021 roku, gdzie komentował sprawę śmierci nauczycielki z Kocka, która wstrzyknęła sobie tę tak zwaną szczepionkę. Z wypowiedzi pana wojewody wynikało, że to jest AstraZeneca i powiedział, że przyjrzy się tej sprawie. 10 miesięcy później, w styczniu następnego roku, pan wojewoda zachęcał do tego, aby się szczepić. Pytanie padło, czy pan wojewoda zapoznał się z charakterystyką produktu leczniczego AstraZeneca i odpowiedział, że nie. A w charakterystyce produktu było napisane, że wywołują zgony. Czyli, że producent, panie radny, na temat to jest bezpieczeństwo zdrowia. To jest bezpieczeństwo zdrowotne. Dlaczego pan redaktor mi przerywa? A jak rozmawiają kandydaci po 5 minut, to w ogóle pan nie przerywa. Chciałbym, i nie na temat, to nie przerywa. Więc proszę mi pozwolić skończyć. Bezpieczeństwa Więc militarnego. Jako
senator, jeśli zostanę wybrany, na pewno tę sytuację naprawimy, a przede wszystkim rozliczymy, bo nie może być tak, że państwowy urzędnik nie czyta dokumentów, bo mówiliśmy o wykształceniu i w Sejmie. Pierwszą rzeczą jest, żeby posłowie i senatorowie byli wykształceni, czyli żeby potrafili czytać i drugi krok, czytać ze zrozumieniem. Jeśli producent zaznacza w charakterystyce produktu, że występują zgony, nie można zachęcać, nie informując o tym społeczeństwa. Panie profesorze, ale bezpieczeństwo to już, militarne. Także na antenie Lublin, otóż słyszeliśmy, w mediach słyszeliśmy się od polityków PiS-u, że rząd Platformy Obywatelskiej ustawił linię obrony na Wiśle. W związku z tym ja odpowiedziałem, że skoro ustawił na Wiśle, no to teraz rząd PiS-u tę linię obrony ustawił w Zamościu, ale w tym Zamościu koło Bydgoszczy, gdzie spadają sobie rakiety, więc zostały przesunięte te granice. Rozumiem, to jest ferajna, bezrefleksyjnych dyletantów, która nie tylko doprowadza do takiej sytuacji, ale jeszcze rozbiła służby specjalne, które w tej chwili tak naprawdę są na łopatkach i nie mogą wyłapać tych osób, które wpuścił PiS. Szanowni, mogę odpowiedzieć, bo jeszcze zaległe pytanie ze króciutko, strony pana panie przewodniczącego Wojewodo. Więc po pierwsze, jeśli chodzi o uchodźców, wczoraj pan poseł Braun przesłał tekst interwencji poselskiej. Panie profesorze, proszę znaleźć to pytanie. Nie mam okularów, to nie znam może tych pytań, bo to pan poseł. Pożyczę. Ale nie. To proszę do pana redaktora. Postawił mi pan zarzut, że ja nie odpowiedziałam na to pytanie. To jeszcze tak, do kolejnych pytań. Panie profesorze. Nie, proszę sobie zachować kartę. Szanowni panowie. Ale niech pan nie kłamie, dlatego daję panu może informację. Ja panu konstytucję. Panie wojewodo, kolejne odpowiedzi. Kwestia wojewodo. Śmierci. Proszę, może kwestia śmierci. Panie profesorze, naprawdę. Tej osoby. Otóż, po pierwsze, jeżeli jest NOP, czyli ten odczyn niepożądany. Tą sprawę od strony formalnej bada sanepid i może mogą to organy ścigania, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest doniesienie. Otóż ja powiedziałem i tu pan profesor kłamie. Otóż, przepraszam bardzo. Byłem na spotkaniu, ale można sobie stworzyć film. Proszę bardzo. Cytuję swoją wypowiedź. Pozostawmy tę sprawę specjalistom. Każda taka sytuacja wpływa negatywnie na proces szczepienia. Wydaje mi się, że szybko zostaną rozszyfrowane przyczyny zgonu. Będzie to dogłębnie wyjaśnione. Niewątpliwie najwięcej szkód zrobiła wielka dyskusja wokół szczepionki AstraZeneca. Poważnie zakłóciła o to proces szczepień, powiedział wojewoda. A pan powiedział, że ja powiedziałem, że ja będę tą sprawę rozpatrywał. Tak, bo panie wojewodo, jest w tym. Chciałbym, 112, zacytowałem pana. Panie profesorze, sprawa rozpatrywała prokuratura w Lubartowie i chcę pana poinformować, że śledztwo zostało umorzone, nie stwierdzając tego, o czym państwo mówicie. Szanowni panowie, panie wojewodo, proszę wybaczyć, ale chciałbym, żebyśmy na koniec na jedno odpowiem tylko. Zmartwił mnie pan, panie Marcinie, tym pytaniem. Dlatego, że współpraca administracji rządowej i samorządowej polega na tym, że się dzielimy zadania. Jeśli chodzi o kwestie schronów, miejsc do schronienia i tak dalej, to jest to zadanie zarządzania kryzysowego miasta. Nie, tu postawmy, a po drugie, postawmy drogę, panie wojewoda, nie w województwie. Nie, ja mówię w mieście Lublin. Ale ja pana pytam, ale ja mówię w mieście Lublin. Ja o Lublin, a ja zadaję Lublin znam. To zadaję pan pytanie, wiemy, że te kwestie przewodniczące rady miasta, którego zadania jest to. Ale inne organy, szanowni panowie, na koniec chciałbym, panie przewodniczący, na koniec chciałbym, żebyście państwo naszym widzom i słuchaczom przekazali informację dotyczącą referendum, które także 15 października będzie się w Polsce odbywało. I zacznę od pana mecenasa. Jakie rozwiązanie będzie pan rekomendował swoim wyborcom? Jak sam pan mecenas zachowa się właśnie w kontekście referendum? Wziąłem kartkę tym razem, dlatego że pytania referendalne są tak
absurdalne, że trudno je nawet zapamiętać. Proszę o niecytowanie. Nie będę cytował, ale muszę sobie takie przypomnieć. Po pierwsze, proszę Państwa, referendum jest zarządzone po to, żeby pompować pieniądze w kampanię wyborczą przy pomocy właśnie kampanii referendalnej. Po drugie, tematy, które są postawione w tych pytaniach, są tematami fałszywymi. Pytanie pierwsze o wyprzedaż majątku brzmi naprawdę wyjątkowo krotochwilnie w ustach PiS-u, który sprzedał Lotos za niską cenę do Aramco. Pytanie o nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, no to jest jak ponury żart w obliczu tego, co PiS robi teraz z wizami i handluje wizami. Pozostałe dwa pytania podobnie nie budzą właściwie żadnych wątpliwości, więc niepotrzebnie są stawiane ani o wieku emerytalnym. Nie dyskutujemy w tej kampanii, ani nie mówimy o likwidacji bariery na granicy Polski z Białorusią. Natomiast z uwagi na to, że jest to hucpa polityczna, to propozycja moja do wyborców, ja tak postąpię, nie wezmę udziału w tym referendum, to znaczy nie przyjmę karty referendalnej, przypilnuję, żeby zanotowano, że nie przyjąłem karty referendalnej. To będzie oznaczało, że nie uczestniczę w referendum, nie podnoszę w związku z tym frekwencji. Frekwencja powyżej 50% oznacza, że wynik referendum ma charakter wiążący. Liczę na to, że mniej niż 50% osób weźmie udział w takiej hucpie politycznej PiS-u i że będzie to tylko i wyłącznie, no, skończy się może niestety większym obciążeniem pracy komisji wyborczych. I drogi sondaż. I tak dalej. Tak, drogi sondaż zafundowany przez profesor Mirosław rządzący. Piotrowski, jak pan zachowa się przy urnie wyborczej? Już dawno mówiłem w mediach społecznościowych, że to jest kpina z ludzi te pytania i oczywiście nie wezmę udziału w tym referendum, bo nie ma potrzeby. To są w ogóle pytania o to, czy chcecie państwo być piękni, zdrowi, czy chcecie mieć dużo pieniędzy. A przytaczane przed chwilą przez pana mecenasa pytanie, chociażby to pierwsze, przecież było zmodyfikowane. PiS przedstawił inne, bo chodziło o przedsiębiorstwa państwowe. Tylko redaktor Łukasz Warzecha wytknął PiS-owi, że tych przedsiębiorstw państwowych jest 11, z tego 8 w upadłości i tak naprawdę pytają o jedno. Tak? No więc się wycofali i skomponowali coś takiego. To jest po prostu kpina, ale weźmy tę kpinę na moment na poważnie, bo mamy tu przedstawiciela rządu. Gdyby na przykład ludzie nie zachowali się tak jak pan mecenas i zagłosowali za likwidacją tych zasiek i tego pseudomuru na granicy z Białorusią, to co i będzie wiążące? To znaczy, że myśmy wpakowali miliony w to, a teraz mamy to rozebrać? No nie jest to, jak powiedział kontrkandydat drugi, idealne rozwiązanie, ale jest. No ale jak ludzie, przecież to jest kpina z ludzkiego rozumu. No i potwierdzam, nie spodziewało się władze PiS-u, że wyjdzie na jaw sprawa wiz. Bo tak naprawdę ten mur, te zasieki są niepotrzebne, bo ludzie sobie kupują i obchodzą te zasieki. No i napływają do nas jednostki niepożądane, ale będziemy z tym walczyć. Dlatego mam nadzieję, jak dostanę się do Senatu z Konfederacji, to tę sprawę załatwimy. Sprawę załatwi Marcin Nowak. Referendum powinno być świętem narodowym, powinno być wykazaniem woli społeczności, która bierze w nim udział. Uważam, że taki dzień jak dzień referendalny powinien w roku kalendarzowym funkcjonować, na przykład 11 listopada. Natomiast te pytania, jak powiedział mój interlokutor przed chwilą, no są pytaniami absurdalnymi. One niczego nie wnoszą, one niczego nie zmieniają. Ja nie wezmę udziału w tak kuriozalnym referendum, ale na przykład jako senator będę zabiegał o to, żeby po pierwsze taki dzień referendalny był, po drugie, żeby pytać w nim, w tym referendum, o istotne sprawy, które naprawdę ogniskują uwagę społeczeństwa. Jak na przykład, czy program in vitro powinien być finansowany z budżetu państwa, a nie zrzucany i cedowany na samorządy. Jak na przykład, czy partie polityczne powinny otrzymywać dotacje i subwencje. To interesuje ludzi, a nie takie głupoty, które wrzucamy przy okazji wyborów i którymi próbujemy przykryć całą smutną polską rzeczywistość. Czy referendum ogólnokrajowe to jest kuriozalna sprawa, panie wojewodzie? Jest kuriozalne. Proszę zwrócić uwagę, że przy okazji święta, jakim są z kolei wybory do parlamentu,
były organizowane niemalże przy każdych lokalne referenda, przy wyborach samorządowych lokalne referenda, gdzie teoretycznie można byłoby postawić takie same zarzuty jak pan mecenas o jakiejś hucpie. No, tam nie stawialiśmy, no bo to też pewnie... Ja rozumiem, te zarzuty, one, panie wojewodo, się sprowadzają do tego, że tak naprawdę samo głosowanie w wyborach parlamentarnych będzie de facto plebiscytem na te pytania, które zostały postawione. Ale proszę zwrócić uwagę, że w każdym z tych czterech pytań mamy w przestrzeni publicznej wypowiedzi zupełnie odwrotne, czyli jest kontestowana kwestia nielegalnych migrantów, jest kontestowana sprawa muru. Niektórzy twierdzą, że go będą rozbierać. Warto, nawet chociażby w sprawie tej prywatyzacji, aczkolwiek przykład taki nie do końca, panie mecenasie, trafny, to będzie dotyczyć każdej ekipy rządowej, która po tych wyborach się wyłoni. Być może będzie to PiS i będzie ich to zobowiązywało do właśnie takiego działania. Dlatego też absolutnie nie rozumiem tej argumentacji. I dlatego pan wojewoda, jak rozumiem, będzie zachęcał, czy zachęca do głosowania cztery razy nie. Jak mówił Stefan Kisielewski, socjalizm bohatersko walczy z problemami, które sam stwarza, więc to rozumiem, że to będzie ta walka. Jeśli państwo wybierzecie Konfederację, tego nie będzie. Gwarantuję. A ja dziękuję państwu za naszym bohaterom dzisiejszej debaty, za momentami także gorącą dyskusję. Dziękuję za ten mimo wszystko, myślę, merytoryczny spór. Lech Sprawka, wojewoda lubelski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Senatu z Lublina. Dziękuję bardzo. Pan profesor Mirosław Piotrowski z Konfederacji. Lublin, Senat, Konfederacja. Marcin Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miasta w Lublinie, startujący z własnego komitetu, także do Senatu. Dziękuję do panu redaktorowi, dziękuję państwu. I pan mecenas Jacek Trela, kandydat Paktu Senackiego. Panie mecenasie, bardzo dziękuję. Dziękuję państwu i chcę powiedzieć, że Lublin w tych zmianach, które są planowane po przejęciu władzy przez demokratyczną opozycję, powinien być w awangardzie tych zmian. Gwarantuję, że tak będzie. Jak będzie, to oczywiście przekonamy się 15 października. Tymczasem w dzisiejszej debacie to już wszystko. Ja państwa bardzo serdecznie zapraszam na kolejną debatę w samo południe, w przyszły czwartek. Zapraszam na radiolublin.pl i kurierlubelski.pl. A tymczasem dziękuję za uwagę i dziękuję do zobaczenia. Bardzo. Do zobaczenia.